już jest pod pontonem. Wyjęłaś stamtąd. Kurde, gościek. Siema, siemanko, ekipa. Witam was bardzo serdecznie. Tym razem na łowisku, które znacie u mnie bardzo dobrze, ostatnio bardzo często, ale pierwszy raz z pontonu, ponieważ od niedawna dopiero mogę tutaj w ogóle łowić w ten sposób. Wybrałem się na łowisko, gdzie jest dużo szczupaka i z takim zamiarem i z takim celem tu przyjechałem, żeby połowić szczupaków. Oczywiście będę szukał też tych dużych. Mam nadzieję oczywiście na jak największą rybę, ale dobrze wiecie jak to jest. Niestety nie zawsze jest tak, jak sobie zaplanujemy. Ja już jestem po 2 godzinach łowienia. Dwie ryby już siadło, tyle wam powiem. I 1 lub 2 spadki. Co się nagrało i co złowiłem, za chwilę zobaczycie. Ale co ciekawe, przez pierwsze godzinę 48 totalnie bez kontaktu zwiedziłem najfajniejsze miejscówki, obłowiłem totalnie nic. I teraz stwierdziłem, że będę obławiał taką płytszą wodę, gdzie wiem, gdzie widzę przede wszystkim, że jest bardzo dużo drobnicy. Nawet teraz właśnie tam, gdzie zmieniam, bo sobie dryfuję, to właśnie cały czas widzę, że na tym odcinku, gdzie złowiłem 2 ryby już, na tym odcinku cały czas coś żeruje. Także wracam po te ryby, a was zapraszam do oglądania tego materiału złowienia szczupaków z pontonu. I na lekko, i na bardzo grubo. A z jakimi efektami, na co dzisiaj będzie lepiej, czy na lekko, czy na grubo, zaraz zobaczycie. Zapraszam was do oglądania materiału złowienia szczupaków. Jest. Ale jakiś nieduży gilek. Kurde, dotknął jak wściekły. Niezła sztuka, co? Od czegoś może trzeba zacząć. Skoro wziąłem ten casting, to chociaż kurde porzucam na niego trochę, nie? Akurat ucichło na lekko. Może by coś kurcze poszarpał na grubo. Chociaż to akurat tego żarka, co założyłem, to jest taki malutki.
Ale la. Mówiłem, że jest. Co tu się dzieje? Kurde. Śnie, delikatnie. No, na siłę jak tak kurde jest. Chodź tutaj, dobrze, bo tu mam odbiorek podpięty. Jezus Maria. Zrywny jest, skubany. Już jest pod pontonem. Wyłaź stamtąd. Kurde, gościek. Siema, byczki. No i dobra, trafiła się ryba. Nie nagrał mi się hol, więc szkoda. Aczkolwiek jest ryba. Ryba, zaraz powiemy wam ile, powiem wam zaraz ile dokładnie. Rozłożymy sobie tutaj miareczkę. Myślę, że tak z 60 z grusikiem bym ją ocenił, jakbym miał ją oceniać. Zaraz ją przyłożymy. Patrzcie, jaki kaczorek. O, takie, taka ryba. Całkiem sympatyczna, nie? Chyba większa niż 60. 71. Czasami się człowiekowi rozkalibruje wszystko. O, jeszcze raz pokażę. 71 centów. Czyli taka jak mój ostatni sandacz. Mój PB sandacza. Piękna, piękna ryba. Ląduje do wody oczywiście. Płyń, mordko, płyń. Fajna, gruba ryba. Myślałem, kurde, że jest krótszy. Ale ładne kolorki, zobaczcie. Przed chwilą wam mówiłem, a to zaraz wam jeszcze opowiem. Ja taką rybę zawsze wolę dłużej przytrzymać, niż żeby jej się coś tam stało złego. O to chodzi. Git. Bardzo fajnie. Takie ryby powinny wracać do wody. Nie tylko tutaj. Ale super. Kurde, szkoda, że mi się hol nie nagrał. Tak mi się przynajmniej wydaje. Coś mi zaczęła ta kamera świrować. Ja tam zacząłem ją klikać na szybko. Zawsze tak jest, że jak jest fajna ryba, jakaś akcja, to holender jasny. Coś się dzieje niedobrego, ale co wam chciałem pokazać oczywiście. Dobra, już wyłączymy. Mówiłem wam dosłownie przy poprzedniej rybie, żebyście wpadli do Maćka na kanał CK Fishing, bo on na te obrotówki tutaj bardzo skutecznie poławia. No i co? Ja użyłem tą czwórkę, on głowił na piątkę. Przynajmniej tak twierdzi na filmach, pewnie wszystkiego nam nie pokazuje. Nie no, a tak całkiem poważnie, no to... No, w podobnych miejscach łowimy, w podobnych miejscach tutaj zobaczyłem, że jest drobnicy i to dużo drobnicy i zacząłem rzucać. Na nic nie brała, jedno branie na obrotówkę, drugie branie na obrotówkę. No i jedna ryba wyjechała, teraz ten 71 cm. Kurde, fajnie. Może jeszcze coś siądzie, a wam powiem, że dopiero zbliża się godzina zero, także niesamowita rzecz. Zbliża się godzina 0, czyli jak ja to mówię, 8.02 to jest godzina 0 na tym zbiorniku. Mamy godzinę równo 8 i no ile? Dobranie było chwilę przed godziną 8, także masakra. Łowimy dalej. No i dobra, mordeczki, będę kończył dzisiejsze wędkowanie. Ogólnie łowiłem dzisiaj na grubo na casting i na lekko na progwajda. Do 21 gram. Niestety, albo stety. Może niestety, no nie jest to najdłuższy film na pewno, jaki u mnie widzieliście, z tego względu, że po prostu ryba nie współpracowała za bardzo. Widzę do tej pory, że ona atakuje drobnicę, że coś tam ten się dzieje, ale jak są branka, ale jak są brania, to są tylko podskubywania delikatne albo jakieś malaki, które zaraz spadają, więc nie mam zamiaru ich tutaj męczyć. Ogólnie rzecz biorąc, całkiem sympatyczny dzień. Piękna ryba siadła, 71 cm. Ta liczba mnie ostatnio prześladuje, bo jakiś czas temu też i sandacza takiego złowiłem, więc bardzo spoko.
No fajne, fajne. No zobaczymy jak z tym holem, czy się nagrał, czy nie. No jeżeli chodzi o to, co grało dzisiaj w ogóle pierwsze skrzypce, to oczywiście obrotóweczka z Savage'a w taka, tylko że w kolorze złotym, rozmiar 4 i rozmiar 5. Na to reagowały ryby najfajniej. Co ciekawe, na tą miedzianą w ogóle nie reagowały. Nie wiem dlaczego, bo wcześniej było tak, że na tą bardzo fajnie łowiłem. Miałem jakieś branko na wahadło, na algę dwójkę. Jeżeli chodzi o gumy, to dzisiaj nic. Jeżeli chodzi o jerki, to dzisiaj nic. Więc totalna tragedia. Wszystko wyholowane na Progwide'a. Wszystko, czyli aż dwie ryby, jeden spadek. Co dziwne, w ogóle nic na casting. Trochę mnie to zaczęło martwić. No ale cóż zrobić. No i niestety, no. Niestety, taka sytuacja, że na grubo dzisiaj nie chciały totalnie i chciały tylko w ten sposób, że jakieś tam małe, delikatne ten i to też jeszcze jakoś tak nie za specjalnie. Obłowiłem dołki, obłowiłem różne miejsca i ciężko. Jeszcze na koniec sam sobie popłynę w jedno miejsce, sprawdzić tak dla własnego ja, czy na pewno tam jeszcze nic się nie dzieje. Jeżeli nic po tym nie zobaczycie, to znaczy, że nic nie zdołałem już dołowić. W każdym razie ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za oglądanie tego bardzo chyba wyjdzie w sumie szybkiego materiału z łowienia z pontonu. Jest godzina 12, no 5,5-6 godziny na pontonie. Łącznie tylko dwie ryby wyjęte. Trochę kicha. Spodziewałem się czegoś więcej, ale to nic, moi drodzy. Czasem tak bywa, takie jest wędkarstwo. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale nowych widzów, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi materiałami. No i cóż, niedługo też będzie fajnych sporo konkursów u mnie na kanale. I na wędki, na kołowrotki, na przynęty, nawet na czapki MLO-skie, także spoko, zapraszam. Możecie też oczywiście zostawić łapeczkę w górę, jeżeli film Wam się podobał. A ja kończę, idę mojego gumiaka pakować, no i spadać i kombinować, gdzie tu pojechać na kolejne wędkowanie, na kolejne miejscówki. Coś trzeba pokombinować. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych materiałach. Strzałeczka, cześć!